Cześć. Dzisiaj zajmiemy się wyjątkowo kontrowersyjnym tematem, jakim jest obowiązek wykonania badań psychologicznych przez kierowców pojazdów kategorii B, którzy prowadzą auta służbowe. Od 2008 roku cała rzesza kierowców pojazdów służbowych kategorii B zaczęła być nagle kierowana przez lekarzy medycyny pracy na dodatkowe badania psychotechniczne. Wzbudziło to niestety poruszenie wśród tej grupy pracowników, ponieważ do tej pory nie musieli ich wykonywać. Pojawiły się dwa konkretne zapytania. Czy w ogóle te psychotesty dla kierowców kategorii B są wymagane oraz jaka jest podstawa prawna tych badań psychologicznych? Dla chcących uniknąć wykonania badań psychologicznych nie mam niestety dobrych wiadomości. W świetle obecnych interpretacji przepisów wykonawczych kodeksu pracy badania psychotechniczne dla tej grupy pracowników są niestety obowiązkowe. Uznano bowiem, że kierowanie pojazdem kategorii B w ramach obowiązków służbowych jest czynnością wymagającą od wykonującej to osoby tzw. pełnej sprawności psychoruchowej. Biorąc to pod uwagę, stosuje się zakres badań zgodnych ze wskazówkami metodycznymi przeprowadzania badań profilaktycznych pracowników. Zakres badań obowiązujących lekarza medycyny pracy oraz pracownika kierowcy kategorii B pojazdu służbowego obejmuje badanie okulistyczne, badanie neurologiczne, badanie lekarza medycyny pracy, który może również nam zlecić dodatkowe badanie laryngologiczne. W badaniach pomocniczych jest wymieniony obowiązek wykonania testów sprawności psychoruchowej. Podkreślam, jest to zakres dla badania wstępnego. Natomiast przy badaniu okresowym wymienione wcześniej konsultacje i badania pomocnicze zależą od tzw. wskazań, czyli zależą od decyzji lekarza i mogą być przez niego zlecone lub nie. To bardzo szeroki temat, więc jeżeli mimo wszystko masz dalej wątpliwości i chciałbyś je rozwiać, odwiedź strony internetowe www.psychotestykierowców.pl oraz www.badanialekarskiekierowców.pl i dowiedz się więcej. Możesz tam zadać swoje pytanie i podyskutować z innymi odwiedzającymi. Jeżeli musisz wykonać szybko i sprawnie badania okresowe i wstępne, przyjdź do przychodni medycyny pracy na ulicy Żernickiej 215 we Wrocławiu, połączonej z pracownią psychotestów, gdzie każdy kierowca auta służbowego może wykonać sprawnie w jeden dzień wszystkie badania psychologiczne oraz konsultacje lekarskie wymagane do prowadzenia przez niego auta służbowego kategorii B. Przyjdź i przekonaj się sam. Cześć!